To znów ja i znów Geralt. Porozmawiajmy z Latrekiem. Jest ponoć w rezydencji Welgerburgów, czy jak oni tam mają. Trochę daleko, ale cóż. Pójdziemy, nie? Dla Jaskra. A powinniśmy mieć tam drogowskaz? Easy. Artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Przysyła mnie Jaskier. A tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No widzisz. A na dodatek hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję de Louvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Wszystko. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty? Przyniosę je do szałwi i rozmarynu, jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. Ja wiedziałem, że coś się stanie. A to mistrzowskie siodło to lepsze od mojego? Chyba nie, co? Skądże? To słabsze niż to, co miałem mogłem poprzednio tu wygrać. Cała żadnych czarów, daje słowo. Słowo elfa mniej warte niż ludzkie kurno. Dzielę się! Słyszałeś kiedyś? Gdzie się pchasz, przybłędo? Najpierw Glade pokaż. Glade? Jaki Glade? Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Nie mam takiego Glade'u. To dalej nie przejdziesz. Następny!
Chwila, chwila. Jak zdobyć tę przepustkę? Wpierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech... On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Pozdrowienia od Ziggy'ego Roivena. Ziggy Roiven, czyli Dijkstran, po naszemu. Kończymy to z Shawem i z Marynem i idziemy zepsuć tego hrabiego. No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. No, wyszło. Choć myślałem o czymś bardziej, no wiecie, w teatralnym stylu. Nie podoba ci się? A ja myślałam, że właśnie Boudoir przypadnie ci do gustu. To ty wybierałaś? On nie twierdzę, że tak jest źle. Po prostu inaczej to sobie wyobrażałem. Wiesz, jak się tak zastanowić, to masz rację. Tak, styl Boudoiru świetnie pasuje do kabaretu. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie. To będzie najlepsza promocja dla Kameleona. Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko do domu po suknię. Dzięki za wszystko. Drobiazg. Wygląda na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak, uczcimy to kolejką? Ja stawiam. Czemu nie? No, to rozumiem. Majster mówił, że rozmawiałeś z Priscillą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Powiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalna. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się. Nie tym razem. Ciekawi mnie jedna rzecz. Jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No, łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez 4 godziny musiałem jej czytać Płaszcz i Szpadę. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Za dziwkarza. Prosta sprawa. Jaskier równa się dziwkarz. Spójrzcie, oczywiście. A wie, jaki to dla mnie ważny wiec. Oczywiście, że nie robi się na bóstwo, a to... Naprawdę. Kobieca próżność nie zna granic. Wiedział Jaskier, kolejny raz. Mistrzu Jaskrze, Priscilla, ona... Co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna. Kto się napadł, ranił. Zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Napadł? Ranił? Już idę. Geralt, pójdziesz ze mną, proszę. Jasne, chodźmy. Bogowie, Priscilla, wyjdzie z tego? Zapewne tak. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? Krewnym? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oksenfurskiej. Aha. Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Czyli to nie był napad rabunkowy? Nie, raczej dzieło jakiegoś szaleńca. Nie pierwsze zresztą. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami. I wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Priscilla też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To Novigrad. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Geralt.
Wiem, że mam u ciebie 100 niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę, ale muszę cię o to poprosić. Znajdź skurwysyna, który jej to zrobił. Znajdź i zabij. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, pomyślmy o tym, co dalej, bo... Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata, wolałbym go usunąć. Jak narośl. Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. A często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, jak wymagają tego działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Dość agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Tak, gotowy i zaintrygowany. Dorwę go, Jaskier. Ciekawy doktor. Sam hierarcha Hemelfart. Dzięki. Coś chciałem jeszcze zrobić tutaj w Wiedźmaku. A, do fryzjera. To na czym polega ta profilaktyka? Gdzie tu jest fryzjer? Czy jest fryzjer w Wiedźminie? Musi być. Praktykujesz w kanałach. Pomyśl, czy zamiast zszywać kolejne ofiary... Słyszysz? Od dłuższego czasu wyciągnij broń. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios. Taki, po którym można stracić chęć do życia. Możesz na to jakoś zaradzić? Na to może zaradzić tylko twój przyjaciel, Jaskier. Po drabinie. Jesteśmy na miejscu. Chodź, im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. Bo? Śpieszysz się gdzieś? Ktoś może nam przeszkodzić, na przykład koronę. Powielebny Nathaniel Pastowi. Dobra, szukamy trupa krasnoludzkiego cieśla. Człowiek, to nie to ciało. Wygląda, jakby dorwały go trupojady. Szukajmy dalej. Oho. Sporo tych przedmiotów wszystkich. To nie to ciało. Myślałem, że to on. Trociny w brodzie, ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? Chcę obejrzeć jego genitalia. Śmiesznie brzmi ogólnie, nie? Wspólnego ze sprawą.
Przekonajmy się. Ściągaj mu spodnie i... Cholera. Raczej kiła. Wczesna faza, nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. Obejrzyjmy tułów. Co my tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Przyjrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół. Bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozżarzone węgle. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Obejrzyjmy usta. Poparzenia, bąble. Jak u Pryszcilli. Widzisz, na krtani jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione je mamem bardzo ostrym narzędziem. Skalpelem? Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca... On chyba wykonał tracheotomię. Żeby ofiara nie umarła za wcześnie. A tracheotomia to nie jest czasem to, że oni sprawdzają głowę? Co my tu mamy? Że wycinają kość z głowy? Z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć zgnilizną. Walczyłem kiedyś po pas w głównie z zeuglem, więc wątpię by... Chwila. Co to za zapach? Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku. Rzućmy okiem na tę bliznę. Rana jest długa i cienka. Od cięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia. Zobacz, brak opuchlizny, sińców, stara sprawa. Pewnie wypadek przy pracy. Obejrzyjmy tę ranę. Rzeczywiście serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj. Tu jest coś jeszcze. Jajo jakiegoś płaza. Salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z herpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Cochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. Obejrzyjmy dłonie. Te pręgi, te ślady po sznurze, prawda? Związana go. Tego bym się spodziewał. Nikt by nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru. Ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten odcisk? Nosił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. I zostało tyle. Ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Ale gra słów. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz. My lekarze mamy trochę inną wrażliwość. I słabe poczucie humoru. Starczy. Wiem już dość. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw?
Jednego jestem pewien. To miała być kara. Nawet łowcy czarownic nie stosują takich tortur. Jakim grzechem można zasłużyć na coś podobnego? To wie tylko morderca i to jest kluczem, żeby go odnaleźć. Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Rake, koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie. Jak zawsze pchasz się, gdzie nie trzeba i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam do ciebie parę pytań. Dobrze, mów tylko prędko, bo wielebny Nathaniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. Gdzie znaleziono ciało tego cieśni? To ważne. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do Zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśni. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Widziałem go tu zaraz za rogiem koło. O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Wiem, ale przyjaciele zmarłego chcą odebrać ciało. Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast. Jak wasza wielebność sobie życzy. Panowie, proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nathaniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No, ale może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Dzięki. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera. Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. Nie naciskam. Dziękuję. Nie chodzi o to, że coś ukrywam. To po prostu stara rana i niezagojona. Co teraz zrobisz? Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Zaułek, gdzie napadnięto na Pryszcillę. Mam co robić. Ja też, tyle że w szpitalu. Muszę tam wracać. Ale trzymam za ciebie kciuki. A ja mam na ciebie oko. Niech moc wiecznego ognia będzie z tobą. Kiedy ja nie miałem pojęcia, że ona się para magią! Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. Bohaterze ty mój, chodź, no, niech na ciebie całuję. Zdrowiciele. Uczyłem się, nikomu nie wadzą, co tam nagle on się nie wie. Ale człowiek ma tak czasem taką dziką ochotę pograć w jakąś grę. Ej, przystojniaczku. Znam ten zapach. Formalina. Koksownik? O tej porze roku? Tej siostra to on? To mógł być morderca. Zobaczymy, co zrobi. Cofa, żeby się silni. Morderca uciekł, zanim zjawiła się straż. Uciekał tędy. Trop się urywa, dziwnie. Nawet ja nie dałbym rady przeskoczyć tego muru. Dalej, kurwa!
Teraz z lewa zachodź! Z lewa! Zasłońcie oczy! No to się wjebałeś! Śmierć za śmierć! Błąd. Myślisz, że i mnie oprawisz? Takiego spoczęcu! Dziwki potrafią się bić, o! Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? Zemsty szukam. No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? To zaczailiśmy się z braciszkami, żeby go powitać za Pryszcillę. Prawie ją zamęczył, sukinsyn. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów i ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. Chyba wiem, co tu się stało. Patrz, Pryszcilla szarpała się, a napastnik się cofał i przewrócił koksownik. Ktoś musiał to usłyszeć, zaczęły się wrzaski, wyzwano straż. Morderca nie dokończył roboty, nie miał czasu zatrzeć śladów. Oderwał się, przeskoczył przez mur i tu trop się urywa. Ty to wszystko wyczytałeś z paru śmieci i odcisków w błocie? W moim zawodzie to codzienność, a praktyka czyni mistrza. W sumie racja. Ja z kolei od razu widzę po kliencie, czy zapłaci, czy będzie cwaniaczył. Taka umiejętność też by mi się przydała. Wiesz, że Pryszcilla nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. Żebrasy, dziewczynki, sieroty. No ale kto by się nimi przejmował, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka. Tak ich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. Pryszcilla była twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę, a to już coś. Zamierzałam skończyć z burdelami, znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał, ani na praczkę, ani na służkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. A Pryszcilla? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz. Inna, której się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Dlaczego świszcząca zocha? Przynajmniej tak sobie mówię. Na razie. Mam mordercę do złapania. Dobra, ale my się tutaj żegnamy. Narazka, hej.